Witam. Moim gościem tym razem jest pani Anna Rytel-Warzocha z Katedry Prawa Instytucji Politycznych Uniwersytet Gdański. Tak, autorka dzisiejszej prelekcji na temat instrumentów demokracji partycypacyjnej i bezpośredniej. Właśnie, co z tą demokracją? Jakie są największe bolączki polskiej demokracji, pani zdaniem? Największą bolączką naszej demokracji jest chyba nasza historia i to, co po 89 roku chcieliśmy zrobić. Jakby tutaj w ramach budowania demokratycznego państwa staraliśmy się wprowadzić jak najwięcej tych elementów demokracji bezpośredniej. Natomiast niestety no nie wszystkie funkcjonują tak, jak powinny i nie wszystkie faktycznie tą demokracją bezpośrednią są. Co najlepszym przykładem jest inicjatywa ustawodawcza, która jest w naszej konstytucji wpisana i referendum. No, inicjatywa ustawodawcza jest w takiej formie, której w doktrynie Zachodu właściwie by jako inicjatywę w ogóle nie zakwalifikowali. Po pierwsze, obywatele mogą tylko proponować projekty ustaw, składać je do parlamentu, natomiast po dużym wysiłku takim właśnie organizacyjnym i finansowym ze strony organizatorów żadnej gwarancji nie mamy, jak to będzie uchwalone i czy w ogóle. Natomiast referendum, no tutaj są takie bariery przede wszystkim, jeżeli chodzi o inicjatywę referendalną, która przysługuje obywatelom, ale jest też ograniczona i no nie ma takiego bezpośredniego charakteru, czyli nawet jeżeli się zbierze dosyć dużą liczbę, 500 tysięcy podpisów, to i tak nie mamy żadnej gwarancji, że to referendum będzie zarządzone i tak naprawdę po roku 89 ani razu takie referendum z inicjatywy obywateli nie było zarządzone. No po drugie bardzo wysoki wymóg kworum, czyli tutaj mamy tą frekwencję na poziomie 50% wszystkich uprawnionych, którzy muszą wziąć udział w referendum. To jest bardzo duży wymóg, co było widać w referendum europejskim w 2003 roku, kiedy była ta frekwencja, natomiast bardzo duży tutaj wysiłek ze strony władz w tym kierunku właśnie musiał być podjęty. No a po trzecie, jeżeli chodzi o referendum, to moim zdaniem jeszcze kwestia skuteczności tego instrumentu jest wiążące, natomiast tak naprawdę nie ma żadnych takich prawnych instrumentów, które by wymusiły na władzach później wyegzekwowanie właśnie tego, tej realizacji woli wyrażonej w głosowaniu. I to chyba tyle. Powiedziałyśmy ogólnopolski poziom, bo na poziomie lokalnym chyba jest troszkę lepiej. Powiedziałyśmy o tym, co działo się po roku 89, natomiast jaki jest wpływ tego, co przed 89 rokiem miało miejsce, to znaczy tych czasów, kiedy cała energia ludu szła w działania przeciwko państwu, przeciwko władzy, a nie z państwem i dla państwa. Czy to ma jakiś wpływ na Polaków, na to, jak oni teraz radzą sobie z demokracją? Trudno powiedzieć, bo wydaje mi się, że wpływ jest taki, że podczas właśnie tej okresu, tej republiki socjalistycznej troszeczkę ludzi łudzono i ta demokracja bezpośrednia właściwie jej nie było. Natomiast ona była na papierze, miała całkowicie fasadowy charakter i właściwie tutaj głoszono takie poglądy, że my demokracji bezpośredniej to mamy bardzo dużo, bo wszędzie, gdzie obywatel ma jakikolwiek udział może wpływać, jakiś kontakt z władzami, czyli może wystąpić z wnioskiem, może brać udział w postępowaniu sądowym jako ławnik, czy może jakieś inne tutaj takie aktywności przejawiać, to wszystko jest demokracja bezpośrednia i ludzie chyba się do tego trochę przyzwyczaili. I generalnie można powiedzieć, że ta fasadowość demokracji zniechęciła Polaków do tego, żeby teraz brać władzę w sądzie. Przyzwyczaiła i chyba właśnie myślą, że to, co jakby my otrzymaliśmy, że jakby to jest wystarczające. I dopiero jakby tutaj organizacje społeczne różnego rodzaju podejmują faktycznie akcje, żeby to zmienić i żeby te instrumenty realnie miały znaczenie i funkcjonowały. Czy można powiedzieć, czy stan naszej demokracji obecnie jest bardziej winą ludu mas, czy raczej systemu, który utrudnia działania na tym? Ludu to na pewno nie, no raczej systemu. Natomiast my cały czas, dużo czasu jeszcze nie minęło, więc po tym okresie transformacji, poszukiwania rozwiązań w latach 90. cały czas jakby umacniamy tą demokrację. Co widać właśnie po tych różnych inicjatywach i lokalnych, i ogólnopaństwowych, mających na celu właśnie wzmocnienie tych instrumentów. A czym może grozić opieszałość Polaków, jeżeli chodzi o udział w demokracji bezpośredniej? Szczerze mówiąc, to chyba niczym, dlatego że demokracja bezpośrednia tak naprawdę nie jest elementem niezbędnym uznania państwa za demokratyczne. To jak słuchaliśmy tej drugiej prelekcji na temat rozwiązań i systemu niemieckiego, tak naprawdę Niemcy są takim przykładem państwa demokratycznego, bo temu nikt nie zaprzeczy, gdzie na poziomie ogólnopaństwowym żadnych nie ma
instrumentów właśnie takiej bezpośredniej partycypacji obywateli. Nie mają ani referendum, ani inicjatyw. Dopiero właśnie o to walczą i próbują wprowadzać. Więc jeżeli chodzi o jakby tutaj poziom demokratyzacji państwa, to wydaje mi się, że to no nie powinno się do tego aż takiej dużej wagi przesądzać. Natomiast na pewno demokracja bezpośrednia jako taka forma, instrument budowy społeczeństwa obywatelskiego, to tak. Co chciałaby pani powiedzieć naszym widzom, żeby zachęcić ich do czynnego udziału w demokracji? Często się spotykam z tym, że zresztą taka cecha naszego narodu, że się często narzeka, prawda? Natomiast mamy te różnego rodzaju instrumenty, żeby wziąć te sprawy w swoje ręce, więc zamiast po prostu narzekać na parlament, który sami wybraliśmy, czy na urzędników, nie wiem, na radę, na radnych, których też sami wybraliśmy, właśnie próbować innymi drogami alternatywnie te różne ważne dla nas decyzje podejmować i no właśnie uczestniczyć. Bo często jest też tak, że pomimo organizacji, które podejmują wielki trud aktywizowania mieszkańców, no tej aktywności brakuje. Więc jakby tutaj wyjście właśnie i otwarcie się. Dziękuję bardzo za rozmowę. Bardzo dziękuję. Dziękuję i zapraszam na festiwal.